Hejka, kochani, witam się z wami bardzo serdecznie. Wracamy po COVID-zie. Tak, przechorowaliśmy, przesiedzieliśmy to, co mieliśmy przesiedzieć, nigdzie tego nie zgłaszaliśmy. Chorowaliśmy sobie w domu, zrobiliśmy testy z apteki, stąd wiemy, że na bank to mieliśmy, bo ja nigdy nie gorączkuję ani nic takiego, ale przeszliśmy spoko. I nie byłam szczepiona, bo na pewno będzie o to pytanie. Nie byłam szczepiona i nie mam zamiaru się na to szczepić. Nie jestem żadnym antyszczepionkowcem, nie chcę tu dyskusji na ten temat w ogóle. Niech każdy robi co chce. Jak ktoś chce, niech się szczepi. Ja mogę nawet na to szczepienie zawieść i nie mam zamiaru na ten temat dyskutować z nikim. Niech każdy robi co chce. Ja nie czułam potrzeby. Moje dzieci są szczepione, ja jestem szczepiona, ale na to nie czułam w ogóle potrzeby. Tak jak nie szczepię się na grypę, tak i na to nie mam zamiaru. No i przeszliśmy to dość łagodnie, ja jestem jeszcze taka przeziębiona, mam katar, który mnie mega irytuje, nienawidzę mieć kataru, wszystko mnie swędzi, wszystko mnie tu boli od kataru, ale jest okej. Dzisiaj jest fajna pogoda, jest wietrznie, ale jest nawet spoko, może nawet przejdziemy się na jakiś spacer, zobaczymy, bo ja też mam jeszcze trochę węzły chłonne powiększone, więc nie chcę się zbytnio narażać, tym bardziej, że chciałabym się wyleczyć, bo w niedzielę idziemy na chrzciny i nie chcę mieć żadnych katarów ani nic takiego. Byłam na pierwszych po-covidowych zakupach, takich większych. Jestem w szoku, zapłaciłam 505 zł, a naprawdę nie kupiłam nic nadzwyczajnego. I tak, kupiłam takie chusteczki, ja je uwielbiam, te chusteczki. Ja muszę mieć je w toalecie, czy to umywalkę wytrzeć, czy to toaletę odświeżyć, wiecie, no żeby było czysto, żeby było to dla mnie te chusteczki, to jest coś... must have po prostu, musi być w domu. Jeszcze teraz widzę, że są w takich dużych opakowaniach, więc ja je lubię i one są naprawdę w dobrych cenach w łazience i działają. Kupiłam bułeczki maślane dzieciom, czasami im się chce czegoś tam, wiecie, innego. Kolejna rzecz to kupiłam jakąś wędlinę z indyka i żywiecką z indyka. Kupiłam ser cheddar, my go lubimy. I co tu jeszcze mamy? Kropelkę, kolejny raz Laura złamała okulary, kropelka musi być potem. Już teraz to nawet jeśli tak nie składają, tylko ma doklejone, to już drugie okulary zamówiłam już, czekamy aż przyjdą nam następne. Pasty jajeczne też, te moje dzieci lubią pasty jajeczne, a ja niekoniecznie lubię je robić. Ogórek. Nie wiem, po co to jest spakowane w folię, ale z drugiej strony, no ja też lubię na przykład ogórka ze skórką jeść, może to właśnie pod tym względem pakują coś w skórce w folię, no ale może to jednak było zbędne, można zawsze warzywa umyć. Jeszcze dwie pasty jajeczne, czosnek, którego nigdy za wiele u nas w domu, jeden pomidor, bo zauważyłam, że w ogóle pomidory, warzywa są ohydne teraz. I jeszcze w miarę mi smakują te żółte. Moje dzieci koktajlowe jedzą. Coś słodkiego dla dzieci, jakieś żelki. Ja lubię te dokawki, te chrupki takie, takie ciasteczka, chrupki w czekoladzie. Bardzo je lubię. Parówki. Niezbędny element lodówki każdej matki. Kupiłam też jakieś pomysły na, w razie, wiecie, jakichś braków pomysłów, tuńczyk, to też u nas taki must have w lodówce, orzeszki dla dzieci, krojone pomidory w puszce, majonez to, jesteście team kielecki czy team dekoracyjny? Dla mnie ten winiary, ten dekoracyjny to jest typowo dekoracyjny, tylko kielecki. Kukurydza, mój Antoś bardzo lubi, nadal te gryzole kupuję też dzieciom, kabanosy, lubią sobie usiąść tak i pochrupać, maszynki, banany, już czuję, że są beznadziejne, nie wiem co jest z tymi owocami i warzywami, pietruszka, bo już normalnie byłam bez warzyw. Gruszka, wiem w reklamówkach, ale nie mam tych, muszę kupić te wielorazowe. Tutaj jeszcze kupiłam taki fix do potraw chińskich, jakieś czosnek, gyros, przyprawy,
Maseczkę kupiłam sobie, były takie glinki minimalizujące pory. Glinki moim zdaniem na pory są najlepsze, ale zobaczymy jak będzie mi się sprawdzać. Zamówię dzisiaj sobie ten zestaw z The Ordinary, bo miałam sobie zamówić już i dalej tego nie zrobiłam. Kostka rosowa, czasami trzeba do czegoś jakiś bulion i wzięłam sobie z Sayosa farbę do włosów, jakiś średni brąz, zobaczymy, muszę odświeżyć trochę włosy, nie mam czasu iść teraz do fryzjera. Orzeszki nerkowca, lizaki dwa dla dzieci i kupiłam sobie rajstopy z Gatty, takie jedne w serduszka. I pończochy sobie też wzięłam, zobaczę jaka ta sukienka przyjdzie. No i też ten pomysł na karkówkę z ziemniakami, no nie wiem, mi to bardzo smakuje. Dobre to jest i kupiłam karkówkę, dawno tego nie robiliśmy. Wzięłam Jakobsa Brazil. Mąż chciał jakąś tam kawę, żebym zamówiła, ale jak zobaczyłam, że kosztuje 65 zł, to mówię... Ta też kosztowała 50, no ale 65 plus przesyłka do tego ja nie dam tyle za kawę. No znowu takimi kawoszami nie jesteśmy. Knopersy i kupiłam takie ciasteczka, ciekawe jak będą smakować. Ciastka z kremem orzechowym i orzeszkami. No i nic, zabieram się teraz za to, żeby to wszystko popakować. Przy okazji takich zakupów zawsze ogarniam sobie lodówkę i coś... Aha, dobra, wiem, bo mówię, coś miałam zrobić dzieciom na obiad. I tak myślę, co? Ale tortille dzisiaj im zrobię. Takie z grosem, kupiłam właśnie przyprawę do grosa. Wyciągnęłam wczoraj już pierś z kurczaka, no więc zrobię im, poplułam się aż. Ten właśnie, takie tortille z tym i do tego ogórka jakiegoś im wkroję, coś tam i będzie. Wow, powiem wam, że totalna lipa, nic nie nagrałam dzisiaj, a już jest godzina 20. Będę teraz zakrapiać atropiną oczy Antosiowi i zrobię sobie tam taką glinkową maseczkę, jak wezmę prysznic i będziemy kontynuować tego vloga jutro i jutro wam pokażę, jaką kupiłam sukienkę marki Laurella. Przymierzę ją jutro i wam pokażę, tak jak należy. Nie mam do niej butów w domu, ale ubiorę ją z tymi botkami, które mam na obcasie, bo ja widziałam ją w takim też glanowym wydaniu i fajnie to wyglądało. I pomyślałam, że jakbym nawet ubrała do niej ciemniejsze, takie bardziej, bo to jest taka sukienka, którą można by było tak naprawdę i teraz ubrać. Tylko nie mam zamiaru kurtki do niej i to jest właśnie mankament, żeby ubrać do niej jakąś fajną kurtkę, czy jakiś taki płaszcz. Mam płaszcz ze skórzanymi rękawami, ale nie wiem, czy on się do czegokolwiek jeszcze nadaje i on by jeszcze w miarę pasował. I do tego ciemne, grubsze rajstopy i fajnie by ta sukienka też wyglądała. Mogłabym nawet na chrzest w niej iść, ale jednak zostawię ją chyba na cieplejsze po prostu dni, na taką wiosnę bardziej. Albo myślałam też, żeby w niej iść właśnie na te ostatki, ale wolałabym coś bardziej karnawałowego. Mimo to i tak sukienkę sobie zostawiam, bo wygląda pięknie i jutro się wam w niej pokażę. Wygląda pięknie, śliczna jest. Za taką cenę ja za nią chyba dałam 145 zł, żal ją w ogóle odsyłać, a na pewno mi się do jakiejś stylizacji przyda, więc sobie ją na pewno zostawiam, na pewno nie będę jej odsyłać, a na tą zabawę karnawałam jeszcze coś pomyślę. Na chrzest, jeżeli nie wymyślę nic z tą, zobaczę, przymierzę ją też do płaszcza i tak dalej, ale wątpię, że coś wymyślę do niej, to wtedy pójdę w jedwabnej bluzce i ubiorę sobie spodnie i jedwabną bluzkę. I tak sobie pójdę na chrzest. Ale sukienka jest sztos, tylko muszę sobie do niej kupić takie te majtki, takie wysmuklające, żeby nie odcinała bielizny i tak dalej, bo to jest wiskoza, więc wszystko widać. Tak, jeszcze, odcina się. Jeszcze coś do jedzenia. No a był obiad, to nie chciałeś jeść. Zjadłem już to. Także odezwę się do was jutro. Kochani, jest już dzień następny, nawet nie wiecie jaki tu wokół mnie jest syfek. My idziemy na spacer! Juhu! Juhu! Słyszycie tą radę? Na sztukę! Idziemy na spacer, a ja wam później pokażę... Cicho! Pokażę tą sukienkę. Ej, cicho, bo nagrywam.
Ja wam pokażę później tą sukienkę, ubiorę ją i tak dalej. Mam tu pozostałości loków z wczoraj. Więc tak, wróciliśmy. Ja właśnie będzie się, zaczyna się gotować, widzę. Już wrzeć woda na makaron. Zrobię makaron z tuńczykiem. Nie wyciągnęłam żadnego mięsa ani nic, więc, ale myślę, że to będzie dobre, pożywne. Wiem, że dzieci to zjedzą ze smakiem. Ja w sumie też. Muszę posprzątać ten bajzel, który jest w kuchni, łazienkę i pójdę się z dzieciakami pobawić, bo coś im odbija już do głowy, no nie? Na spacerze byliśmy dość długo, pochodziliśmy, ale już zaczęło nam się robić zimno, mi zwłaszcza, i mówię, o nie dzieciaki, wracamy do domu, bo jesteśmy po chorobie i to nie byle jakiej, i żeby się nie przeziębić, żeby się nie załatwić, tym bardziej, że wiecie, jak wychodziliśmy z domu, to było fajnie, mimo że mieliśmy czapki i ten, to czuliśmy, że jest fajnie, nie wiało to, a na tych stawach to nam tak dogwizdał wiatr, że mnie aż teraz gardło boli, więc stawiam też sobie, nie stawiam wodę, tylko włączyłam ekspres, zrobię sobie kawę, no i oczywiście sukienkę też wam pokażę, ale to na końcu. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining, but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. Kochani, nie udało mi się pokazać wam tej sukienki, ale dla was to będzie tak stryknięcie i pokażę wam ją już jutro. Dogram jeszcze tego vloga, jutro go zakończę, złożę, załaduję, ale zresztą to już nieważne dla was, bo wy już to oglądacie, ale jutro w dziennym świetle pokażę wam, jak wygląda ta sukienka, bo my mamy też takie ciepłe światło. Co ci się, kolego, dzieje? I pokażę wam wszystko, także... Do zobaczenia dla was za chwilę. Dzieciaki wygoniły mnie z mojej sypialni. W ogóle nie wiem, co oni tam robią, ale chcę wam pokazać tą sukienkę. Zobaczcie, to jest sukienka... Zobaczcie, to jest sukienka ze sklepu Laurella. Prezentuje się ona tu tak pięknie uszyta. Super są zrobione te rękawki. Tu może się wydawać, ja miałam takie wrażenie, że to będzie spadać. Nic nie spada, choćbym nie wiadomo, co robiła. Tutaj super się trzymają te ramiona, więc jak sama nie opuszczę, to one nie spadną. A ona jest do noszenia właśnie tak. I tak też jest uszyta. Biustonosza nie mam, nie trzeba. Nie trzeba, i tutaj mają taką ładną falbankę, która ma podkreślać talię. Ogólnie tak, jeżeli ktoś ma idealną sylwetkę, to nic mu więcej nie trzeba, ale to jest wiskoza i wszystkie takie, widzicie, niedoskonałości sylwetki tu widać. Ja tu jestem szczupła, a tu no, mam troszkę tego brzuszka i zdecydowanie bielizna taka, wiecie, modelująca sylwetka, to już nie chodzi nawet o wyszczuplenie, ale zdecydowanie estetyczniej by to wyglądało, żeby nigdzie się bielizna nie odcinała ani nic takiego, dlatego no gdyby tylko, muszę kupić sobie takie wysmuklające majtki, jeżeli mi się uda kupić, to może już pójdę w niej nawet na chrzest. W niedzielę mamy chrzest, ale no zdecydowanie takie wyszczuplające majtki, które te takie mankamenty naszej sylwetki pochowają, bo ja zdecydowanie idealnej sylwetki nie mam. Nie, że się nie lubię, nie akceptuję, bo się akceptuję, ale no, ładniej to po prostu się będzie prezentować. I tutaj, zobaczcie, też ma taką falbankę, funkcję taką ozdobną pełni. No i sukienka jest długa, no w tych skarpetkach to zdecydowanie super, ale dla mnie, ja mam 1,70 m, dla mnie długość idealna, czy to butów na obcasie, czy do sportowych butów, nic nie muszę z nią robić. Jeżeli ktoś jest niższy, no to zdecydowanie musiałby sobie ją trochę przyciąć. No ale tak jak mówię,
Super się ona prezentuje, nie była droga, bo była na promocji. Ja za nią dałam bodajże 146 zł, czy coś takiego, także naprawdę niedużo. Jak za taką piękną, fajną sukienkę. No, tylko mówię, tu jest to wiskoza, więc jest to taki materiał przylegający, bardzo fajny na lato, na wiosnę, bo wiskoza jest materiałem takim oddychającym, więc będzie na pewno się super sprawdzać. Ja się czuję dosłownie, jakbym nic na sobie nie miała, tylko właśnie nie mam do niej odpowiedniej bielizny, więc te majtki muszę sobie kupić, jak teraz pojadę, ale tak to jest ok. No a nad brzuchem to ja zdecydowanie po zimie muszę popracować, bo nie zadziało się tu dobrze i to właśnie wszystko, widzicie, wszystkie mankamenty, sylwetki wtedy tu wychodzą, a jeszcze jak się zje, napije, to widać i może niekoniecznie to wyglądać jakoś dobrze, więc nad tym trzeba popracować, ale jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i jest to na razie, jeżeli chodzi o odzieżowy, to najlepszy zakup tego roku i jedna z ładniejszych sukienek, jakie kupiłam, bo ma przepiękny wzór, przepiękny print. Jeżeli jest ona jeszcze dostępna, to Wam podlinkuję, bo tym bardziej, że ja już dawno poluję na sukienki Laurelli, ale nigdy nie trafię, żeby był na mnie rozmiar. Jak jest rzut sukienek na sklep, to one się po prostu wysprzedają błyskawicznie, bo naprawdę są bardzo dobrej jakości i teraz mogę to potwierdzić. O wszystkie, gdziekolwiek widziałam recenzje sukienek Laurelli, to słyszałam, że są bardzo dobrej jakości i to nie jest żadna współpraca. Ja ją dopadłam po prostu i myślę, że Wy też coś dla siebie znajdziecie. Ja jestem już przekonana o jakości i będę teraz śledzić, ale miałam kilka już upatrzonych i nigdy nie udało mi się kupić. To jest właśnie największy mankament. A sukienki szukałam też na stronie Nari i właśnie na stronie Laurelli. Spodobały mi się trzy, a widzicie, żadnej z tych trzech, które mi się spodobały i w Nari, i w Laurelli, nie kupiłam, bo nie było po prostu dla mnie rozmiaru.